Dobry wieczór Państwu. Bardzo serdecznie witam. I zacznę od gratulacji. Chciałbym pogratulować Wam cierpliwości do mnie. Dlatego, że to już jest 9. spotkanie i spotykamy się w tym gronie. Stale już pamiętam twarze, już nawet wiem, gdzie kto siedzi. Jeżeli ktoś zmieni miejsce, to od razu widzę. Tak. Drodzy Państwo, jest mi niezwykle miło i to jest moją wielką, wielką radością. Drodzy Państwo, w tej chwili chciałbym już serdecznie Was zaprosić do tego, abyśmy się skupili na naszym wykładzie. Jak wiecie, oczekując z nadzieją, a dzisiejszy wykład, tak jak kolega już przedstawił, pastor Jacek powiedział, że czekajmy z wstrzemięźliwością. Ojej, jak to ciężko się wypowiada. Zaraz się wytłumaczę, ale za moment pozwólcie, że dzisiejsze spotkanie chciałbym zaproponować, abyśmy rozpoczęli wspólną modlitwą. Także skupmy naszą uwagę właśnie na Bogu. Wszechmocny Panie i Boże, jakżeż dziękujemy Tobie za to, że jesteś pośród nas, bo odczuwamy za każdym razem Twoją obecność. Jakże dziękujemy za to, Panie, że Twoja obecność nadaje sensu całemu spotkaniu, bo to nie moje słowa się liczą, ale Twoje poselstwo, Twoje przesłanie, które kierujesz do każdego z nas. Teraz, Panie, chciałbym prosić gorąco, abyś był z nami, prowadził nasze myśli i poprzez Twojego Ducha Świętego dotykał naszych serc. W imieniu Jezusa o to proszę, ufając, że tak będzie. Amen. Tak więc, drodzy Państwo, mamy tekst przewodni, który zawsze czytamy. Owocem zaś Ducha jest miłość, radość, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność. Zauważyliście? Tyle żeśmy już omówili. I mamy dzisiaj dotknąć wstrzemięźliwości, którą wyróżniłem, ponieważ w przekładzie Biblii Tysiąclecia nie używają tego słowa wstrzemięźliwość. Tak a propos chcę Państwa zapytać, ilu z Was używało tego słowa kiedyś w życiu normalnie? Wstrzemięźliwość. Tak się właśnie spodziewałem. Nie ma żadnej ręki. Dobrze zrobili tłumacze, którzy oddali to słowo jako opanowanie. Ale faktycznie, tak jak zawsze, zauważyliście, że za każdym razem, kiedy dotykamy jakiegoś zagadnienia, ja zaczynam od razu od definiowania. To jest bardzo istotne. Wiecie, zauważyłem, że wiele różnic, które pojawiają się wśród ludzi, wiele różnic, które powodują, że ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy albo dochodzą do czasami, wybaczcie, absurdalnych niemalże wniosków, polega nie na złośliwości, nie na chęci u tych ludzi do zniekształcania spraw, ale polega często na tym, że nie zdefiniowali czegoś na początku. I wydawało się, że rozumieją pojęcie i w tym momencie dochodzą kompletnie do innych wniosków. Zatem musimy definiować, czym jest ta wstrzemięźliwość, o której mówimy dzisiaj. Zwróćcie uwagę, wypisałem tutaj kilka takich rzeczy, które znalazłem z różnego typu literaturze. To jest powstrzymywanie się od czegoś, to jest nawet abstynencja, prawda? Jestem wstrzemięźliwy względem alkoholu, załóżmy. To jest także powściągliwość, czyli panowanie nad sobą. To jest umiar, o którym możemy mówić, a to jeszcze nie wszystko. Mam jeszcze jedną definicję. To cecha człowieka o silnej woli, potrzebnej do opanowania różnych żądz, umiejącego zachować umiar. To chyba najlepiej definiuje, czym jest wstrzemięźliwość. Rzeczywiście jest to stare słowo i nie tak często używane, ale znowu tutaj wrócę do bardzo ważnej rzeczy. Jeżeli użyte takie słowo zostało w przekładzie Biblii Warszawskiej i w przekładzie Biblii Gdańskiej oraz w przekładzie tej Biblii, którą Państwo mają, także jest tam użyte słowo wstrzemięźliwość, w związku z tym proszę zwrócić uwagę, jak zostało to oddane w różnych tłumaczeniach. Biblia Tysiąclecia, czyli to znane bardzo dobrze katolickie wydanie oraz również katolickie wydanie Pisma Świętego, Biblia Poznańska, powiedziałem już kiedyś Państwu, że jest to jedno z najlepszych, jeśli chodzi o język polski wydań Pisma Świętego, mówią, że jest to opanowanie. Nowa Biblia Gdańska przetłumaczyła to, że jest to panowanie nad sobą. Słusznie, to także. Popatrzcie, Biblia Brzeska, bardzo stary przekład jeszcze z XVI wieku, przetłumaczył to jako trzeźwość.
Natomiast uwspółcześniona Biblia Gdańska, to jest tak zwana Biblia toruńska, jak to często mówimy, także używa słowa powściągliwość. Zatem mamy mnóstwo synonimów, które faktycznie sprowadzają się do tego samego, mówią dokładnie o tym samym, no więc my spróbujmy używać tego słowa wstrzemięźliwość. Już mnie kusiło, żeby zrobić ćwiczenie, czy Państwo potrafią to przeczytać tak bez zająknięcia, ale nie będę tego robił, to nie jest aż tak istotne. Wstrzemięźliwość, drodzy Państwo, cecha, która rodzi u niektórych ludzi poczucie dumy, patrzenie na innych z góry. No bo ja potrafię się powstrzymać od czegoś, a ktoś nie, więc jestem lepszy, prawda? Kto z Państwa nie chciałby być lepszy? Wszyscy się porównujemy w jakimś stopniu, tylko szkoda, że dowartościowujemy się brakami innych ludzi. To nie jest sposób. Powinniśmy się dowartościowywać zupełnie czymś innym. Bóg chce, żebyśmy byli najlepsi. Ale dzięki Jego wpływowi, a nie temu, że ktoś jest gorszy od nas, więc czujemy się całkiem dobrze. U innych ludzi wstrzemięźliwość wywołuje załamanie, zazdrość lub nawet złość. Wstrzemięźliwość? Tak, autentycznie. Ta cecha, albo może brak tej wstrzemięźliwości, wywołuje coś takiego u innych ludzi. Osobiście podziwiam ludzi, którzy potrafią sobie w doskonały sposób zapanować nad wszelkimi rządzami i nad wszystkim. Choćby nad lodami, prawda? Jak to Państwu wychodzi? Idziemy w gorący dzień, idziecie Państwo tym pięknym deptakiem tutaj w Gdyni i stoi budka z lodami, no i jak przejść obojętnie, prawda? A tu właśnie wstrzemięźliwość, o tym mówimy. Tak to jest z nami bardzo często i mamy z tym problem. Tak więc już nie będę, chciałem postawić pytanie, czy jesteście Państwo ludźmi wstrzemięźliwymi, ale zostawiam to pytanie na boku, zgoda, nie pytam. Czy w życiu nam potrzeba w takim razie tej wstrzemięźliwości albo, jak pamiętacie, opanowania? Oczywiście, że tak. Ale żeby osiągnąć taką cechę, my musimy zrobić jeden krok do przodu. Musimy się przyjrzeć sami sobie, a na to nie ma czasu. I tu się zaczyna cały problem. Ilu z Państwa ma czas na to, aby usiąść samemu, bez towarzystwa, aby pomyśleć nad sobą, ocenić swoje zachowania, ocenić swoje wypowiedzi, pomyśleć nad tym, jak to jest, czy to się mieści w jakimś tam przedziale przyzwoitości? Nie mamy czasu. Nieustannie biegniemy i sami faktycznie nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić. Zastanawiałem się, jaki tekst wziąć w tej chwili ze Słowa Bożego, który niekoniecznie musi użyć słowa wstrzemięźliwość, ale który prowadzi nas do zrozumienia głębszego. I wiecie, co znalazłem? Znalazłem bardzo ciekawy tekst w Księdze Psalmów. Otóż w 90. psalmie znajdujemy bardzo ciekawy tekst, który mówi o wstrzemięźliwości. Faktycznie, zanim dojdziemy do tego tekstu, drodzy Państwo, o tym, że jesteśmy ludźmi, którzy muszą się przyjrzeć sobie i w jakiś sposób zrewidować, kim jesteśmy, to dam Państwu przykład. Wśród wielu różnych cykli spotkań, które prowadziłem w życiu, jedno z nich, które prowadziłem, to było seminarium pod tytułem Szczęśliwa Rodzina. To seminarium było poświęcone dla rodziców, w jaki sposób mają wychowywać swoje dzieci. Ponieważ byłem już też ojcem i też z żoną zaczynaliśmy napotykać na takie problemy, na jakie wszyscy rodzice napotykają i zastanawialiśmy się, jak to robić. W związku z tym wpadliśmy na taki doskonały pomysł. Ja zacząłem czytać książki, żona rozwiązywała problemy. Tak więc, proszę Państwa, co się zaczęło? W tym seminarium, na trzecim spotkaniu mówiłem na temat wartości, które pielęgnujemy w naszych domach. Ja troszeczkę nawiązałem do tego już na jednym ze spotkań, przypominam sobie w tej chwili, ale to nie ma znaczenia. Przypomnę Wam. Poprosiłem ludzi, aby na kartce wypisali, jakie wartości mają w swoim życiu. I wiecie, jaka była reakcja? Ja mówię, proszę Państwa, jestem tutaj. Jakie wartości? Piszcie. Patrzyli na mnie nadal i nie wiedzieli, o co mi chodzi. Kto ma czas, jak mi ktoś powiedział, nad zastanawianiem się nad wartościami w życiu? Tak więc my musimy go znaleźć, no bo mówimy o wstrzemięźliwości, a więc nawet wypada. Autorem tego psalmu 90 nie jest Dawid, nie jest Salomon, nie jest Asaf, to są ci główni autorzy psalmów, ale jest Mojżesz.
I chciałbym, aby Państwo teraz sięgnęli do swoich Biblii, tak? Macie je z sobą, niektórzy przynoszą, niektórzy nie przynoszą, to podnoszą rękę wtedy i zaraz Wam doniesiemy Biblię. Zatem zechciejcie, proszę, zwrócić na to uwagę. Jeśli otworzycie swoje Biblię na stronie 535, to znajdziecie tam właśnie część Psalmu 90. Bardzo proszę, teraz otwieramy swoje Biblię, strona 535, a ci, którzy już troszkę są obeznani w otwieraniu z Pisma Świętego, to oczywiście bez problemu możecie sami znaleźć. Księga Psalmów znajduje się w samym środku. A propos, ta księga ma najwięcej rozdziałów. 150, drodzy Państwo. Ta księga także zawiera najdłuższy rozdział w Piśmie Świętym, to jest Psalm 119. I no dobrze, to już zostawmy te statystyki, a teraz skupmy się na tekście, który jest bardzo, bardzo ważny i bardzo piękny. Tekst 12 tego psalmu. Krótki, ale chciałem, żebyście sami to przeczytali. Naucz nas liczyć nasze dni, abyśmy przywiedli serce do mądrości. Niektórzy zaczęli już recytować to, znacie ten psalm. Tak, to jest bardzo ważny psalm. Liczenie naszych dni. Wiecie, co to znaczy? Na czym to polega? Mam teraz sugestię, żebyśmy mogli to pojąć jeszcze bardziej. Na czym polega owo ta sprawa liczenia? Naucz nas liczyć. Sprawa liczenia. Mała ilość, no bo niewiele tych dni mamy. Wiecie, Mojżesz dożył całkiem niezłego w wieku, bo 120 lat. Ale kto dzisiaj żyje 120 lat? Faktycznie, gdybyśmy czytali ten psalm nieco wyżej, na przykład 10 werset, jeśli macie otwarte, jest napisane, czas naszego życia to lat 70. A gdy się już stanie lat 80, a to, co w nich najlepszego, to tylko kłopot i nędza, a gdy to przeminie, wówczas szybko odlatujemy. Zauważyliście? Miał rację, bo dzisiaj rzeczywiście to jest mniej więcej nasz wiek życia. A więc mała ilość. Warto policzyć, jeżeli zważymy na szybkość, jak mijają te dni. Popatrzcie, mamy dzisiaj 9 spotkania. To kończymy 3 weekend. Kto się spodziewał? Dopiero co zaczynaliśmy, a my już jesteśmy na tym etapie. No i niepewność, co te dni, które jeszcze zostały, nam przyniosą. Pierwsza rzecz, która uderza mnie w tym tekście. Popatrzcie na drugą rzecz. Jest to faktycznie modlitwa, i to natchniona modlitwa Mojżesza. Naucz nas liczyć. Sugestia bardzo prosta. Po pierwsze, że mijają tak szybko, a my nie umiemy ich liczyć. To znaczy nie zważamy na to, że tak szybko mijają i gdzieś nam całe życie ucieka między palcami. To jest pierwszy problem. Wiecie, tam napisałem, że ulatujący czas. Nasza śmiertelność. De facto to wcale nie znaczy, co Mojżesz napisał, że musimy na pewno dożyć 70 lub 80. Wcale nie. I to też znamy już z autopsji, prawda? Umieramy czasami znacznie wcześniej i chciałoby się powiedzieć zdecydowanie za wcześnie. Nauki Pisma Świętego. Dlaczego tak odkładamy te nauki przez cały czas? Dlaczego tak jest? Poprzez nauki Pisma Świętego możemy zdobyć mądrość, aby troszeczkę inaczej liczyć te dni, aby zupełnie inaczej patrzeć na czas, który mija. Wpływ Ducha Świętego. Jeżeli pozwolimy Bogu, by poprzez Ducha Świętego na nas wpływał, stajemy się wstrzemięźliwi. Wiemy, jak dozować każdą rzecz, przez którą przechodzimy w życiu. Jest trzecia rzecz, o której chcę Wam powiedzieć. To jest cel, który w tym tekście zauważam, jaki powinniśmy osiągnąć. Jakiś to jest cel? Pomyślcie nad tym. Aby wypełnić serca mądrością. Abyśmy stali się mądrymi. O, to nie o to chodzi, aby każdy z Was wrócił do domu, stanął przed lustrem, podciągnął krawat i powiedział, no, całkiem dobrze, Roman, dzisiaj. Nie o to chodzi. Chodzi o to, abyśmy mądrość znaleźli u Boga, abyśmy spróbowali jej szukać u Niego, abyśmy zrozumieli, na czym ona polega. I to jest tak bardzo ważne. Potrzeba nam do tego wszystkiego zdecydowania. Potrzeba nam do tego wszystkiego świadomości, gdzie stoimy, jak jest z nami. Psalmista
powiedział takie niesamowite słowa. Tym razem sięgnę do 119 psalmu i w 119 psalmie, werset 113, to jest ten najdłuższy rozdział Pisma Świętego, mówi coś takiego. Nienawidzę ludzi chwiejnych, a prawo Twoje miłuję. Niesamowita rzecz. Ja wiem, że w Piśmie Świętym nie lubimy słowa nienawidzę, prawda? Ale to Pan Bóg mówi. Nienawidzę ludzi chwiejnych. Dobrze rozumiemy, na czym polega chwiejność. Chwiejność to prowadzić życie pół na pół. Trochę uczciwe i trochę nieuczciwe. Trochę szczere i trochę nieszczere. Trochę zapracowane i trochę rozleniwione. Tak prowadzimy życie. Tak to dzisiaj wygląda. Większość ludzi na to narzeka. Mówią, chcemy, żeby było inaczej. No i tylko chcą. Dlatego, że nic się nie zmienia, nic się nie dzieje. To jest właśnie to. Musimy się przyjrzeć sobie. Wstrzemięźliwość stawia przed nami określone wymagania. Zatem potrzeba nam tej wstrzemięźliwości, czy już użyję innego, lepszego słowa, potrzeba nam wspaniałego opanowania wszystkiego w naszym życiu. Jaki przykład możemy tego znaleźć? Były czasy, kiedy Izraelici mieli stałych wrogów. Wrogami Izraelitów byli Filistynowie. Naród Filistynów walczył z Izraelitami za każdym razem, a kiedy górowali, wtedy nie tylko walczyli z narodem, ale kpili sobie całkowicie z Boga Izraelitów. A propos, też mi się to nie podoba, bo powiem Państwu szczerze, że Bóg Izraelitów to jest ten sam Bóg, którego ja dzisiaj uwielbiam i któremu służę. W związku z tym, jeżeli oni kpili z Boga Izraelitów, to mnie to oburza. Byli ludzie, którzy w Izraelu byli tym oburzeni, byli ludzie, którzy się tym załamali, byli przerażeni, a byli ludzie, którym było to wszystko jedno. Wśród Filistyńczyków pojawił się jeden człowiek. Miał na imię Goliat. Prawdopodobnie wszyscy już słyszeli historię Goliata. Tak więc ja wam bardzo lakoniczny sposób to przedstawię. Ten facet należał do gigantów. Był tak potężny, że wszyscy się go bali już jak go zobaczyli, a co dopiero jak on zaczął walczyć przeciwko nim. W związku z tym Filistyńczycy byli szczęśliwi. Mamy Goliata, to faktycznie wszystkich zwyciężamy. Możecie sobie wyobrazić, w jaki sposób on obrażał Izraelitów. Chcecie wiedzieć jak? Popatrzcie. Pewnego razu stanął i czytamy to w pierwszej księdze Samuelowej, w 17 rozdziale i 8 wersecie. Stanął i powiedział, wybierzcie sobie człowieka, spośród siebie człowieka, który by przeciwko mnie wystąpił. Widzicie, ile arogancji w tym jest? Izraelici drżeli, nie wiedzieli, co zrobić. Oprócz jednego młodego człowieka, któremu na imię było Dawid. Przyjechał tylko z żywnością, z kanapkami od ojca dla jego braci, którzy byli częścią armii. I Dawid przyszedł do nich, dał im to i nagle dowiaduje się, na czym polega cały problem. Wszyscy drżą, cała armia się trzęsie. Mówi, ten nieobrzezaniec i on powoduje takie rzeczy wśród was? Aż dziwi opanowanie Dawida. Miał broń z sobą. Proce i 5 kamyków. Aż śmieszne może być. Z taką bronią wychodzi na takiego siłacza. Ale Dawid wiedział jedną rzecz. Może inaczej powiem. Wszyscy w Izraelu wiedzieli, jak silny jest Goliat. I prawdopodobnie w Izraelu był tylko Dawid, który wiedział, jak silny jest Pan Bóg. W związku z tym Dawid spokojnie poszedł do króla i powiedział, królu, ja pójdę przeciwko niemu. I wiecie, co się stało. To niesamowite. Chciałbym, żebyście teraz popatrzyli na kilka punktów, które tutaj wyliczyłem znowu. Wiecie, to jest moja specjalność, same punkty zawsze, a więc niektórzy się z tego śmieją, ale ja lubię w taki sposób mówić. Zatem mamy punkt pierwszy. To nie przypadek, że człowiek może korzystać z takiego nadzwyczajnego opanowania. Wiecie, co mam na myśli? Prawdopodobnie Dawid całe swoje życie spędzał w bliskości z Bogiem. Przychodził do Boga, modlił się do Boga, rozmawiał z Bogiem jako pasterz, nie jako uczony filozof, nie jako teolog, nie jako
późniejszy członek stronnictwa faryzeuszów czy saduceuszów. Nie. On był po prostu zwykłym człowiekiem, który rozmawiał z Bogiem. W związku z tym z zupełnym spokojem, z pełną ufnością do Boga przyszedł i powiedział: ja pójdę przeciwko temu człowiekowi. Król Saul był przerażony. Wiecie, człowiek z dużym temperamentem, jak tutaj napisałem, powinien panować nad swoimi odruchami. Ale wiecie, dzięki Bogu za to, że są ludzie, którzy mają duży temperament. Bez takich ludzi byśmy też zginęli. Potrzebujemy ludzi, którzy mają energię, którzy mają chęć, którzy chcą ten świat zreformować, naprawić, zmienić go całkowicie. Dawid należał do takich ludzi i mamy przykład tego później, kiedy został królem i kiedy jest najwspanialszym i wciąż w całej historii Izraela jedynym tak wielkim, wspaniałym królem, który zbudował potężne, silne królestwo. Mamy więc Dawida, który staje przed Saulem i mówi: królu, ja pójdę. A król Saul mówi: nie upieraj się, ale jeśli już tak upierasz się, to zaraz ci dam moją zbroję. Teraz sobie wyobraźcie młodego Dawida, który jeszcze nie wyrósł wystarczająco dużo i na którego nałożyli ciężką zbroję i ani się ruszyć nie może. W związku z tym zdejmuje to, mówi: królu, nie, ja pójdę, mam broń. Pamiętacie? Proce i 5 kamyków. Faktycznie użył tylko jednego. Bo mamy trzecią bardzo ważną rzecz. Nasze pragnienia wymagają takiego opanowania. Dawid jest spokojny. Tajemnica tego, że nie boi się Goliata, leży tylko w jednej rzeczy. On wie, że Bóg jest silniejszy. W związku z tym jest zupełnie spokojny. Wychodzi dosyć blisko Goliata, staje przed tym siłaczem, patrzy mu wprost w oczy i wywołuje już pewne oburzenie i kpiny ze strony tego człowieka. Goliat sobie kpi dalej i w związku z tym, widząc, że z kim on ma walczyć, zdejmuje nawet swój hełm z głowy, już jest zupełnie bezpieczny, prawda? Co mu taki chłopiec zrobi? I to jest to. Ale tacy ludzie, którzy są opanowani, są ludźmi instynktownymi. Ludźmi, którzy wyczuwają daną sytuację. Dawid zatem w pewnym momencie zaczyna uruchamiać swoją procę. Proca zaczyna aż gwizdać, kiedy ją nią obraca cały czas. To była troszkę inna praca, to nie taka, co się gumkę naciągało, tylko proca polegała na tym, że jeden koniec sznurka trzymał w ręku mocno, a drugi koniec w pewnym momencie wypuszczał. Więc kiedy rozwinął to wszystko tak, umiał celować najwyraźniej. I w tym momencie Goliat pada martwy. Powinniśmy także panować nad własnymi lękami. Dawid się nie boi. On jest odważny, on wie, co to jest. I tym jednym kamieniem obalił tego człowieka. Wydawało mi się, że jest to chyba najlepszy przykład opanowania, a więc wstrzemięźliwości, panowania nad emocjami, panowania nad tym wszystkim, co nam towarzyszy. Zatem pomyślcie, jakie mamy cele w naszym życiu? Jak sobie to wyobrażamy? Gdzie ma być to całe opanowanie nasze? Czego ma dotyczyć owa wstrzemięźliwość, o której dzisiaj mówimy? W Dziejach Apostolskich, w 2 rozdziale i tam w 40 wersecie jest taki bardzo interesujący tekst. Wielu też innymi słowy składał Piotr, to dodałem w nawiasie kwadratowym, bo to chodzi o Piotra, składał Piotr świadectwo i napominał ich, mówiąc: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Nie gniewajcie się, ale powiem wam, że żyjemy w czasie absolutnie przewrotnego pokolenia. Nikomu już nie można ufać na tym świecie. No, może nie nikomu. Nie można ufać politykom? Tak, nie można. Absolutnie. Kłamią bez przerwy ze wszystkim. Na każdym kraju, gdzie byście nie byli, wszędzie jest to samo. Kiedyś nasz wielki Józef Piłsudski powiedział, że polityka to jest dziewka uliczna. Tak nazwał politykę. I miał rację. To jest pierwsza rzecz. Ale myślicie, że tylko politykom nie można ufać? Spotykamy się z kłamstwem i oszustwem na każdym kroku w naszym świecie, wszędzie. Apostoł Piotr powiedział: ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Słowo przewrotny jest przeciwieństwem prawdomówności.
A zatem już wiemy, o co chodzi. No, to zastanówmy się na moment nad tą przewrotnością. Popatrzcie, przewrotność, mam nadzieję, że jesteście w stanie to przeczytać, bo ja tak patrzę na monitor przed sobą i to takie drobne, muszę się poprawić na przyszłość. Przewrotność jest działaniem pozbawionym celu. Tak? Tego typu działania porusza się tylko w kółko. Nie ma żadnej wizji, nie ma żadnego celu. Stoimy w miejscu i to jest wszystko. To jest nasza przewrotność. Co więcej, popatrzcie, całe pokolenia mogą krążyć bezcelowo. I faktycznie tak się dzieje. Wystarczy jedna osoba, która ma większy wpływ, silniejszą osobowość i prowadzi do przewrotności wszystkich w kółko. To jest kolejny problem. Przed czymś trzeba się ratować. Tłumy potrafią nas pociągać w niesamowity sposób. Opowiem Państwu historię, która miała miejsce w moim życiu, kiedy byłem jeszcze w maturalnej klasie. To było jeszcze w starożytności oczywiście, ale... Tak więc wyobraźcie sobie, że w pewnym momencie ogłoszono w szkole, mieszkałem w Bielsku Białej, na południu kraju, że wszyscy uczniowie ze wszystkich szkół jadą do Sosnowca, dlatego że będzie odsłonięcie pomnika czynu rewolucyjnego. Nawet nie wiem, czy ten pomnik jeszcze tam stoi, czy nie. To były takie rury wysokie, które chyba prawie na 100 metrów w górę się wznosiły i to tylko te rury były. Zawieziono nas tam, dlatego że miał przyjechać towarzysz Wiesław. Niektóre starsze osoby wiedzą, o kim mówię. Władysław Gomułka. Władysław Gomułka jako pierwszy sekretarz partii miał przyjechać. Kiedy jechaliśmy do Katowic, te 55 kilometrów, wszyscy zgodnie uczniowie w autobusie mówili: nie będziemy śpiewać, nie będziemy wołać, my wiemy, czego chcemy. Przywieziono nas tam. Ale ja się nie spodziewałem, że tam będzie nas 500 000 ludzi zgromadzonych. Z całego województwa śląskiego. Mnóstwo ludzi. Ten plac był wypełniony, sąsiednie ulice wypełnione, wszystko do momentu, kiedy zaczęła grać orkiestra. A grała takie ładne pieśni rewolucyjne, ach, aż porywały. To jeszcze nie wszystko. W pewnym momencie byli tacy klakierzy w tłumie, którzy mieli mikrofony i zaczęli wołać, jak już nadjeżdżała limuzyna z towarzyszem Gomułką: Wiesław, Wiesław, Wiesław. Wiecie, co robiłem wtedy? Wołałem Wiesław, tak jak wszyscy. Kiedy prawie 500 000 ludzi woła Wiesław, to wszyscy idą w tym samym kierunku. I to jest błąd. Bóg chce od nas wstrzemięźliwości, czyli opanowania i decydowania o tym, kim naprawdę jesteśmy. Musisz dostrzec cel, aby zerwać z pokoleniem, które zmierza donikąd. To jest bardzo istotne. Ja nie wyznaczam wam palcem, co jest błędem. Wy wszyscy sami wiecie i sami musicie to ocenić. Ale Bóg mówi: z tym koniec, idź za mną, ja cię zapraszam. Ja czekam na ciebie, abyśmy mogli razem wędrować do zwycięstwa. I w końcu apostoł Paweł powiedział, że jest Chrystusowy. Jak mi się to bardzo podoba. Wiecie, już w chrześcijaństwie w pierwszym wieku powstawały problemy. I mamy problemy od razu na samym starcie. Zatem ludzie zaczęli się kłócić między sobą, bo ja jestem tym, który słuchał Apolosa i on przyprowadził mnie do Chrystusa, więc ja jestem apolosowy. A ja jestem kefasowy, czyli Piotrowy. A inny jeszcze od kogoś innego słuchał, a Paweł, jak to usłyszał wszystkiego, powiedział: a ja jestem Chrystusowy. To jest dopiero opanowanie. To jest świadomość tego, kim jesteśmy. Jesteście Chrystusowi? Czujecie, co to oznacza? Musimy pomyśleć, co to znaczy, że apostoł Paweł powiedział, że jest Chrystusowy. Po pierwsze, jego boska misja jest moją misją. To, co Chrystus wykonywał na ziemi, ja chcę kontynuować dalej. Czuję, że mnie powołał do tego. Drodzy Państwo, mówię wam szczerze, nie byłoby mnie tutaj przed wami, gdyby nie takie powołanie i takie zrozumienie. Ja tak to rozumiem. Bóg powołał mnie do takiej służby, dlatego to wykonuję. Co więcej, uznaję Jego dostojeństwo. Jego z dużej litery, mowa o Chrystusie. To On jest moim Panem. To On decyduje o wartościach mojego życia. To On wskazuje mi drogę. Co więcej, wierzę w Jego zasady i Jego doktryny. No oczywiście, że tak. Jak mogę akceptować Chrystusa i zlekceważyć Jego zasady i Jego nauki? Jak mogę coś takiego tolerować razem, czy pogodzić rzeczy sprzecznych?
Jakbyśmy to nazwali na innym spotkaniu, to jest synkretyzm religijny. A, chyba o tym nie wspominałem nawet, ale to jest właśnie godzenie rzeczy całkowicie sprzecznych ze sobą i udawanie, że wszystko jest wspaniale. Nie, tak to nie jest. Polegam na jego ofierze. Drodzy przyjaciele, jeśli nie będziemy szli każdego dnia w naszych myślach pod krzyż Golgoty, jeśli nie będziemy myśleli, czego Chrystus dla mnie dokonał, na nic nasze chrześcijaństwo. Jedna z amerykańskich pisarek religijnych, autorka przepięknej książki Życie Jezusa, napisała, gdyby chrześcijanie każdego dnia poświęcili tylko godzinę na rozważanie nad śmiercią Jezusa na Golgocie, mielibyśmy zupełnie inne chrześcijaństwo. A ja bym był łaskawy bardziej, gdybyśmy poświęcili pół godziny. Chcecie jeszcze dalej? Gdybyśmy poświęcili 15 minut. A może choćby 5 minut. Bo nawet na to często brakuje nam czasu. Nie dziwmy się, że chrześcijaństwo stało się taką formalną religią, o której kiedyś Gandhi, zapytany, dlaczego nie jest chrześcijaninem, skoro tak chwali chrześcijaństwo, powiedział, jak spotkam w życiu jednego chrześcijanina, to też będę. Co się z nami dzieje? Coś więcej napisałem tutaj. Być Chrystusowym oznacza kochać Go jako osobę, nie jako ideę. Nie jako teorię, jako osobę, która pozostała który pozostał dalej osobą. Jezus wstąpił jako człowiek do nieba i taki jako człowiek powróci z nieba. No i w końcu, jeśli jestem Chrystusowy, to jestem posłuszny Jego woli. To piękne, prawda? Starożytni Grecy już to znali. Starożytni Grecy wiedzieli, że nie warto żyć życiem niezbadanym, nawet nad swoją świątynią w Delfach, to była główna świątynia przecież starożytnej Grecji, wyryto takie słowa. Popatrzcie jakie. Poznaj samego siebie. Drodzy przyjaciele, nie ma szans, abyśmy jakikolwiek sukces jako chrześcijanie odnieśli w naszym życiu, jeśli nie znajdziemy czasu, aby zastanowić się nad sobą. Po to tylko, aby siebie zmienić Jego mocą, aby przeżyć coś wielkiego. Ale powiem wam, że wstrzemięźliwość, o której mówimy, czy opanowanie, o którym mówimy, wstrzemięźliwość jest pojęciem dość paradoksalnym. Dlatego muszę wam dotknąć w tej chwili paradoksu wstrzemięźliwości. Już na początku samym wspomnieliśmy o tym, że wstrzemięźliwość łączy się z różnymi predyspozycjami. Można do niej zaliczyć samodyscyplinę, tak, to oczywiście. Siłę umysłu, tak, to też jest. I siłę woli, to jest oczywiste. Nie ma inaczej mowy na temat wstrzemięźliwości. Ten element owocu Ducha Świętego oznacza znacznie więcej niż powstrzymywanie chrześcijan przed czynieniem tego, co zakazane i obejmuje także uzdolnienie nas do tego, co dobre. Czytałem to teraz, bo sobie wypisałem to zdanie, żeby nie zapomnieć. Bardzo ważne. Jeszcze raz wam powtórzę. Ten element owocu Ducha Świętego obejmuje także, oznacza znacznie więcej niż powstrzymywanie chrześcijan przed czynieniem tego, co zakazane i obejmuje także uzdolnienie nas do tego, co dobre. Bóg nie tylko mówi nie wolno, wolno, nie wolno, wolno. Bóg mówi, ja cię uzdolnię do tego, co wolno. Dam ci predyspozycję, która nazywa się opanowaniem, wstrzemięźliwością. Bardzo ważne teksty, które są na ten temat, znajduję w liście napisanym przez apostoła Jana. Posłuchajcie. Pierwszy list Jana, rozdział drugi, i tam wiersz 12 i 13. Piszę wam, dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Piszę wam, ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Piszę wam, młodzieńcy, gdyż zwyciężyliście złego. Co ten Jan ma na myśli? To był młody człowiek. Chociaż nie, już był starszym człowiekiem, kiedy pisał list. Teraz sobie przypominam, że listy janowe były napisane dość późno. Wszystko, co Jan napisał, było późno. Wiecie, napisał aż 5 ksiąg w Piśmie Świętym.
Są trzy listy powszechne. Jest Ewangelia według świętego Jana i jest Apokalipsa, czyli objawienie świętego Jana. Tych pięć ksiąg. Apokalipsa została napisana przez niego w 95 lub 96 roku naszej ery. Ewangelia Jana powstała później jeszcze, a listy prawdopodobnie ciut wcześniej, ale to jest to dzieło. Tak więc on zwraca się, zwróćcie uwagę, do kogo? Do dzieci, do ojców. I co mówi? Pisze wam dzieci, gdyż odpuszczone są wam grzechy dla imienia Jego. Chwała Bogu. Wszyscy potrzebujemy takiego zapewnienia. A potem mówi ojcowie, gdyż znacie tego, który jest od początku. Wiecie, kim on jest. Prawdopodobnie Jan też był Chrystusowy, nie tylko Paweł. Jednoznacznie z tego wynika. Ale posłuchajcie dalszego tekstu, też z drugiego rozdziału, ale 12 i 13 werset. Tam jest napisane, nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. O, tu już Jan posuwa się znacznie dalej. Mówi, co nam oferuje świat? Pożądliwość. O pożądliwości ciała nie będziemy tutaj mówili, ale rozumiecie, że wstrzemięźliwość, o której dzisiaj mówimy, pasuje do tego bardzo mocno. O pożądliwości oczu nie musimy mówić, to jest to, o, chciałbym to mieć. Pożądliwość oczu też pasuje nam ze wstrzemięźliwością, w związku z tym jest to zupełnie oczywiste. Pycha życia? Oczywiście. W tym też wstrzemięźliwość jest skazana. Dam przykłady. Józef, o którym czytamy w Starym Testamencie. Józef był 11 synem Jakuba, patriarchy Jakuba. Był ukochanym synem, a to z tej przyczyny, że był pierwszym synem z żony Racheli, którą Jakub w szczególny sposób miłował. W związku z tym kochał tego syna i trochę go rozpuścił. No tak to zwykle bywa. A kiedy już go rozpuścił, to wszystko, co najlepsze, dostawał Józef. Skutek był wiadomy, znienawidzony przez braci, w pewnym momencie został złapany, pobity, a w końcu sprzedany do Egiptu. Józef znajduje się jako niewolnik w Egipcie. Ten Józef, który jest synem Jakuba, Jakuba, który jest właścicielem ziemi obiecanej przez Boga. To jest niesamowite. I jest człowiekiem tak wstrzemięźliwym, że jest przepięknym przykładem, że wstrzemięźliwość, że pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia w ogóle są mu obce. A teraz dam inny przykład. Jest inny człowiek, który jest także uznany za człowieka wiary i męża wiary, chociaż czasami aż dziwi, że tak Słowo Boże go określa. Mam na myśli Samsona. Samson z pożądliwością ciała, z pożądliwością oczu i z pychą życia miał wielki problem. Pycha towarzyszyła mu, bo to był taki izraelski Goliat. Wszystko, potężny, silny, tak jak nikt inny. Rozumiecie, co to znaczyło? To można się było tym szczycić, ale to jeszcze nie wszystko. Dlatego, że Samson, jak zobaczył piękną kobietę, ona musi być moja. I chociaż rodzice mu odradzali i mówili, nie rób tego, to jest błąd. Bóg zalecił, abyś wybrał sobie z jego ludu, Bożego ludu, żonę. Nie, ja chcę mieć tą Filistynkę, koniecznie. Jak mu zawiodła jedna Filistynka, znalazł drugą. Pożądliwość. Pożądliwość ciała, pożądliwość oczu i pycha życia. Ale powiem wam jeszcze coś więcej, drodzy. Wstrzemięźliwość dotyczy także spraw zdrowia. I to jest niesamowite. To także wymaga wstrzemięźliwości i opanowania. W tym zakresie mamy wciąż wszyscy bardzo wiele do zrobienia, ale gdy myślimy o zdrowiu, wydaje się nam, że chodzi przede wszystkim o umiar w jedzeniu. I błąd. Bo chodzi o coś znacznie więcej. Dzisiaj chciałbym wam najchętniej, o, to by zajęło nam przynajmniej półtorej godziny jeszcze, żebym mógł na ten temat mówić. Nie mam tyle czasu, poza tym za dużo by to było na dzisiaj, ale troszeczkę muszę wam o tym powiedzieć. Dlatego, że kiedy mówię na temat zdrowia i kiedy mówimy na temat wstrzemięźliwości, czy opanowania naszego apetytu, czy w ogóle różnych pragnień, to w tym momencie mówimy o czymś niezwykle ważnym.
Pan Bóg podał nam na kartach Pisma Świętego, tak ja przynajmniej uważam, 7 fantastycznych zasad zdrowia. I chciałbym się nimi z wami podzielić. W związku z tym chcę powiedzieć wam o pierwszej zasadzie zdrowia, którą nazywamy daj pierwszeństwo prawu moralnemu. Tutaj chciałbym koniecznie przeczytać wam jeden tekst, to znaczy razem musimy przeczytać i chciałbym was zachęcić, abyście teraz otworzyli swoje Biblię na stronie 70. Na stronie 70, drodzy państwo, znajdziecie bardzo piękne miejsce i tam to będzie w 15 rozdziale Księgi Wyjścia. Księga Wyjścia, czyli druga Księga Mojżeszowa, rozdział 15. I tam znajdziecie werset 26. Ja umieściłem to także na ekranie, ale jeśli macie Biblię, to ja tak lubię patrzeć, jak wy otwieracie Pismo Święte i potraficie znaleźć tam coś fantastycznego. Pan Bóg mówi, i popatrzcie, to jest na samym dole prawej kolumny, na samym dole macie 15 rozdział, 26 werset. I powiedział, tu dodam słowo Bóg, i Bóg powiedział, jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana Boga Twego i czynić będziesz to, co prawe w Jego oczach i strzec będziesz wszystkich Jego ustaw, to żadnej choroby, którą dopuściłem na Egipt, nie dopuszczę na Ciebie, bo ja jestem Pan, Twój lekarz. Powiem wam, że zachwyca mnie ten tekst zawsze. Pan Bóg mówił o tym, że żadna choroba, która wydarzała się Egipcjanom, nie spadnie na naród izraelski. Tak a propos, powstaje proste pytanie, prawda? No to ciekawe, jakie choroby mieli Egipcjanie. Mogę wam powiedzieć dokładnie te same, jakie my mamy dzisiaj. Skąd to wiemy? Bo uczeni otworzyli mumie egipskie, które znaleziono i przebadano je różnymi metodami i rentgenem i różnymi metodami przebadano te mumie i w tym momencie wiemy dokładnie, na co ci ludzie umierali. Szkorbut niszczył ludzi, czyli uzębienie, choroby zębów, bardzo duże. Mało tego, nadciśnienie, bardzo powszechna choroba, choroby nerek, choroby kostne, czyli kręgosłupa i różnych pozostałych kończyn. Faktycznie wszystkie choroby, jakiekolwiek mamy dzisiaj, były w Egipcie. I co Pan Bóg powiedział? Nie dopuszczę, żebyście mieli coś takiego wy przeżywać. Piękna zasada. Pod jakim warunkiem? Jeśli pilnie słuchać będziesz głosu Pana, Twojego Boga i czynić będziesz to, co prawe w Jego oczach. Wiecie, na czym polega to słuchanie głosu Pana Boga? Polega na tym, że stale zwracamy uwagę na Jego przykazania. On nam w przykazaniach powiedział, co powinniśmy, czego nie powinniśmy. Ale my już wiemy, że przykazań wcale nie przestrzegamy, żeby Pana Boga ułaskawić w jakiś sposób, bo widzisz, Panie, jaki jestem porządny, jak ja to, o tym pamiętam. Nie, przestrzegamy ich z wdzięczności. On tyle dla mnie uczynił, że jakżeż mógłbym tego nie robić. Zasada druga. Popatrzcie, jak ona się nazywa. Zadbaj o higienę. To może dziwnie brzmieć dzisiaj, chociaż powiem wam szczerze, czy ja wiem, czy tak dziwnie? Dzisiaj ludzie, mimo że żyjemy w XXI, XXI wieku, ja wciąż te wieki mylę, no nie wiem, moi drodzy, wybaczcie, w XXI wieku, mimo tego ludzie dzisiaj wciąż mają problemy z higieną. Nie myją się. I czasami siedząc obok takiej osoby można poczuć, że siedzi taka osoba obok. Smutne. A Pan Bóg to powiedział na kartach Pisma Świętego. Czy wiecie, że pierwsze zasady higieny były w Biblii opisane? Tam jest napisane, że mają się myć, że mają ręce myć. Tam jest napisane, jak mają dbać o higienę nawet przy załatwianiu swoich potrzeb fizjologicznych, jak mają z łopatką wyjść poza obóz. Przypominają mi się czasy średniowieczne, to znaczy nie przypominają mi się czasy, bo ja wtedy nie żyłem, ale pamiętam, co o tych czasach wiemy. Kiedy tak zwane rynsztoki w miastach służyły jako linia kanalizacyjna od z wszystkimi odchodami, średniowieczne miasta cuchnęły. To było straszne. Szerzyły się choroby. Gdyby ludzie czytali Pismo Święte,
Bóg nauczył. Wiecie, że trzeba było czekać aż do XIX wieku, żeby się pojawił człowiek, był to faktycznie we Wiedniu, położnik pochodzenia węgierskiego, nazywał się Ignacy Filip Semmelweis, który nagle zrozumiał, że higiena jest niezwykle ważna, dlatego że za dużo dzieci umierało regularnie, że bardzo wiele dzieci cierpiało i matki, które urodziły, też odchodziły bardzo często, bo pielęgniarki ani lekarze, którzy odbierali porody, w ogóle nie mieli rąk. I przechodzili od jednej kobiety do drugiej i przenosili choroby. Jeszcze jeden był, to był angielski chirurg, nazywał się Józef Litter, także w XIX wieku. On zaproponował mycie rąk, on wprowadził opatrunki po raz pierwszy i sterylizację. Ten człowiek zrobił to dlatego, że znał już odkrycia Ludwika Pastera, czyli francuskiego z kolei badacza, który odkrył bakterie ropotwórcze, takie jak gronkowce i paciorkowce. XIX wiek dopiero mógł przynieść ludziom informację o tym, że trzeba się myć. Straszne. Biblia mówiła o tym już dawno. Popatrzcie dalej, moi drodzy. Zasada trzecia. Sterylizacja jest rzeczą ważną. Czy wiecie, że sterylizacja to już jest biblijna zasada zdrowia? Jeśli żołnierze wracali z polowania albo z walki, wtedy musieli pierwszą rzecz zrobić. Musieli przez ogień przeprowadzić wszystko, co było metalowe. Odkazić całkowicie, zanim weszli do obozu. A wszystko, co było z materiału, co by ogień strawił, w związku z tym musieli wyprać w gorącej wodzie i wtedy dopiero mogli wejść do obozu. W starożytnym Izraelu. To nie wszystko. Posłuchajcie czwartej zasady. Kwarantanna. Trzeba było czekać całe wieki, żeby ludzie wpadli na to, że jeżeli ktoś jest chory na chorobę zakaźną, to powinien być oddzielony. Dzisiaj doskonale wiemy, co to znaczy kwarantanna. Kiedy nawet do szpitala nas nie wpuszczali, prawda? I nie trzeba było długo na to czekać. Ostatnie 2 lata są tego najlepszym przykładem. Bo się szerzy wirus. A to w starożytnym Izraelu Pan Bóg powiedział, oddzielcie ludzi chorych. Wtedy panował trąd najczęściej. Dzisiaj jest to choroba już uleczalna, ale wtedy była nieuleczalną chorobą. Takich biednych ludzi, którzy zachorowali, trzeba było oddzielić całkowicie i musieli gdzieś być odosobnieni. Zasada piąta. Ćwiczenia fizyczne i praca. To jest konieczne. Pan Bóg postawił człowieka w środowisku agrarnym po to, żeby uprawiał ziemię. Nie myślcie od razu, że Pan Bóg jest wrogiem miast. To nie była idea Pana Boga, ale mimo wszystko przygotował dla nas miasto. Miasto Jeruzalem. Ale myślcie o tym, że Pan Bóg wiedział, że potrzeba nam ruchu fizycznego, że potrzeba nam pracy. Zasada szósta. Pan Bóg wiedział, że potrzeba także odpoczynku. Wiecie, że my dzisiaj popadliśmy w dwie skrajności. Są tacy, którzy świętują tylko zasadę piątą, że trzeba pracować, w związku z tym pracują na okrągło, prawie 24 godziny na dobę, ledwie śpiąc, czasami pracując, śpiąc już, ale dalej pracują. A są tacy, którzy do serca wzięli sobie tylko szóstą zasadę. Oni tylko chcą odpoczywać i tylko być na urlopie i nie robić nic. To wszystko musi być zrównoważone. Ale jest jeszcze jedna zasada. Zasada siódma, którą nazywamy dietą. Drodzy Państwo, nie będę Wam mówił zbyt wiele na ten temat. Powiem tylko, że idealną dietą, którą Pan Bóg ustanowił na samym początku dla Adama i Ewy, to była dieta składająca się z owoców, z nasion, czyli zbóż i orzechów. Wszystko. Nie było żadnego problemu, że za mało białka, za dużo białka, czy może ktoś nie może zjadać pieczywa, bo ziarna zawierają jeszcze jakieś składniki, które nas niszczą. Nie, zostawmy to. Taka była dieta. Oczywiście woda, no nie powiedziałem o tym, ale to jest oczywiste. Potem, kiedy człowiek upadł w grzech, Pan Bóg troszeczkę poszerzył tę dietę i dodał warzywa. A potem, po potopie, Pan Bóg daje trzecią dietę i dodał mięso. Jest bardzo ciekawa rzecz.
że Pismo Święte nam mówi, iż przeciętna wieku pierwszych 10 patriarchów wynosiła 857 lat. To tak mniej więcej sobie żyli. Ile masz lat? Pytacie kogoś tam. O, ja jestem jeszcze młody, mam dopiero 372. Potraficie sobie to wyobrazić? 857 średnia wieku. Ale potem, kiedy mięso doszło, Pan Bóg powiedział, ale nie wolno wam zjadać krwi. Żadnym sposobem. Pan Bóg powiedział, nie wolno wam zjadać tłuszczów zwierzęcych. Uciekajcie od tego. To szkodzi. Dzisiaj mówimy, że są to tłuszcze nasycone i są nienasycone, które są te lepsze i tak dalej. To znowu wymagałoby kolejnego wykładu, ale pozwólcie, że zwracam waszą uwagę na jedną rzecz. W tej nowej diecie średnia wieku kolejnych 10 patriarchów spadła do 317 lat. Gratuluję tym, którzy potrafią już dzisiaj radzić sobie z dietą. No dobrze, tyle informacji o wstrzemięźliwości. Jak wzrastać we wstrzemięźliwości? W jaki sposób możemy mieć pewność, że to wszystko działa? W liście do Hebrajczyków jest takie piękny tekst w 12 rozdziale i tam w wierszu 1. Popatrzcie na niego. Przeto i my, mając około siebie tak wielki obłok świadków, złożywszy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas usidla, biegnijmy wytrwale w wyścigu, który jest przed nami. Apostoł Paweł, pisząc ten tekst, mówi o czymś naprawdę fantastycznym. Nasze życie jest biegiem do celu. Ale to trzeba ustalić w swoim życiu. Trzeba wybrać cel. Drodzy Państwo, mamy 9 wykład, na którym staram się wam mówić o tym, na co czekamy. I jak mamy czekać? Pamiętacie dobrze? Mamy czekać z miłością. Mamy czekać z radością. Mamy czekać nieustannie z spokojem. Mamy czekać z cierpliwością. Mamy czekać z łagodnością. Mamy czekać z wiarą. Mamy czekać z dobrocią. O tak, teraz sobie przypomniałem ten wykład. To jest to wszystko, na co mamy czekać i w jaki sposób. Ale my musimy być świadomi tego. Czy w końcu w liście do Kolosan jest w 3 rozdziale przepiękny fragment. To tak na koniec. Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale. Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach. Rozpuśćcie nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Niesamowite słowa. Prawda? Mamy już cel. Wiemy, dokąd zmierzamy. A żeby zmierzać z sukcesem, musimy to robić z pełną wstrzemięźliwością. Musimy dokonywać tego, co takie ważne. Nie dacie rady sami. Uwierzcie mi, drodzy przyjaciele. Możecie to zrobić tylko w mocy Jezusa Chrystusa. I co więcej dodam, możecie to zrobić tylko wtedy, jeśli Pan Jezus będzie z wami i poprzez Ducha Świętego zaowocujecie owocami, które są najcudowniejsze. Faktycznie owocem, bo to jeden owoc składający się z tylu elementów. Kiedy możemy to osiągnąć? Tylko wtedy, jeśli mamy pewność, że należymy do Niego. Teraz już wam nie muszę mówić, drodzy Państwo, do czego zmierzam. Zmierzam do tego, abyśmy zaśpiewali nasz hymn, który wybrałem i który jest tak piękny i o którym powinniśmy stale pamiętać. Należę do Jezusa. Śpiewajmy to ku chwale Bożej, a zobaczycie, że to jest to. Mój Jezus mnie na wieki miłuje,
Tam, gdzie On jest, tam zło nie króluje. Oddał swe życie, by zbawić mnie. Tak więc należę do... Należę do Jezusa, a Jezus moim jest. Tak już na zawsze będę żył. Chwała Mu za cześć. Gdy grzech mnie w życiu niszczył i ranił, wtedy to właśnie Jezus się zjawił. Nie z domu, smutku i łez. Odtąd należę do... Należę do Jezusa, a Jezus mój jest. Tak już na zawsze będę żył. Chwała Mu za cześć. Dziś radość mam, bo Jezus mnie zbawił, wolność mi dał, więc będę go chwalił. Ja nadzieję mam tylko w nim, przecież należę Została nam tylko modlitwa, w której chcemy prosić naszego Boga, aby był z nami na zawsze i prosić Go, aby sprawił to w nas, że będziemy chcieli być z Nim, my także. Módlmy się. Ukochany i wszechmocny Boże, nasz i Panie, przychodzimy do Ciebie z pełną wdzięcznością. Pokochałeś nas tak bardzo i nieustannie prowadzisz i wzmacniasz. Dzisiaj mówiliśmy o trudnej rzeczy. Nie tylko dlatego, że nawet słowo jest dla nas trudne jako wstrzemięźliwość, ale wiemy, że to opanowanie czy powściągliwość, cokolwiek byśmy nie wyrazili teraz, jest tak ważne i że powinniśmy wreszcie spojrzeć na siebie i z modlitwą prosić, abyśmy zdolni byli zauważać to, kim jesteśmy, jakimi jesteśmy. Nie aby się szczycić, aby podnosić jedynie głowy z pragnieniem, byś Ty, Panie, uczynił nas na nowo. Coraz nowo, coraz na nowo. Zupełnie innych, podobnych do Ciebie. Jeśli wstrzemięźliwość obejmuje faktycznie każdą płaszczyznę naszego życia, pomóż nam, Panie, byśmy trwali przy Tobie nieustannie i abyśmy potrafili panować nad różnymi rządzami i być wdzięczni, że zwycięstwo jest w zasięgu każdego z nas. Prosimy Ciebie o to i dziękujemy, że zapewne wysłuchasz nasze wołanie, tak jak czytasz to z naszych serc, jak pragniemy tego szczerze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Drodzy Państwo, oczywiście wiemy, jak już mówiłem, to nie jest ostatni wykład. Ostatni jest w tym tygodniu. Natomiast faktycznie nie w tym. Zaczęliśmy dzisiaj już nowy tydzień, bo pamiętacie, że siódmy dzień jest Dniem Świętym, a zatem wczoraj się zakończył, a dzisiaj już weszliśmy w nowy tydzień, skoro niedziela to pierwszy dzień tygodnia. Drodzy Państwo, będziemy mówili o świadomym czekaniu. I faktycznie ten jeden element owocu, który przeskoczyłem, to jest łagodność. O tym nie mówiliśmy jeszcze. Więc chciałem tak łagodnie w przyszłym tygodniu, w piątek, rozpocząć. W piątek o godzinie 18:00. A potem pamiętajcie, nie zapomnijcie o tym, że jeszcze czeka nas sobota i niedziela. I w tych trzech dniach będziemy chcieli podsumować, zaś niedzielny wykład, ostatni w tej serii, będzie mówił o czymś najważniejszym. Na co faktycznie czekamy? Czego oczekujemy?
Liczę na to, że się spotkamy. Życzę wam wiele błogosławionego, bardzo błogosławionego tygodnia, dalszych dni tygodnia i życzę tego, abyśmy mogli się w piątek na pewno spotkać. I dziękuję raz.